tematem dzisiejszego odcinka będą dwa kultowe, masowo używane pistolety maszynowe Europejskiego Frontu Wschodniego II Wojny Światowej w kolejności opracowania. Niemiecki pistolet maszynowy MP40, popularnie zwany Schmeisserem, oraz radziecki pistolet maszynowy wzór 41, popularnie zwany Pepeszą. Oba modele możemy oglądać w wielu filmach batalistycznych. Kształty obu pistoletów są dla siebie bardzo charakterystyczne i trudno je pomylić z inną bronią. W naszym cyklu nie chcemy powtarzać szczegółów historycznych powstania obu konstrukcji i rzeczywistych twórców, ale tylko krótko wprowadzę Was w okoliczności, w jakich zostały opracowane i używane oraz co spowodowało, że konstrukcje te wyglądają tak, a nie inaczej. Nie doszukujmy się w tych modelach konstrukcyjnych bajerów. To miała być tania, masowo produkowana z najbardziej dostępnych materiałów broń, mogąca być wytwarzana przez przyuczonych pracowników w często niszczonych lub przenoszonych fabrykach zbrojeniowych. MP40 to tańsza i ekonomiczniejsza w masowej produkcji wersja opracowanego w 1938 roku pistoletu maszynowego MP38. Uproszczenia polegały głównie w zastosowaniu technologii głębokiego tłoczenia blach, przede wszystkim komory ząbkowej, a w późniejszym okresie innych elementów, w tym gniazda magazynka. Pistolet wprowadzono do produkcji seryjnej w 1940 roku, stąd jego nazwa MP40. Broń strzela amunicją kalibru 9×19 Parabellum. Automatyka jest oparta na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Strzela wyłącznie ogniem ciągłym z szybkostrzelnością rzędu 500 strzałów na minutę. Zasilanie z prostego pudełkowego magazynka o pojemności 32 naboi. Prosty kształt magazynka i jego pionowe umieszczenie w broni stanowi o charakterystycznym kształcie broni, jak również głównie w filmowym sposobie strzelania z biodra. Ilość wyprodukowanych MP40 określa się na około 1 milion egzemplarzy. Pistolet posiada składaną kolbę, stalowe przyrządy celownicze, muszkę oraz szczebinkę stałą zaprojektowaną do strzelania na odległość 100 metrów i uchylną na 200 metrów. Podstawową wadą tej konstrukcji był brak bezpiecznika umożliwiającego zabezpieczenie broni w przednim położeniu zamka. Zamek w tylnym położeniu jest zabezpieczany poprzez wprowadzanie dźwigni napinania w ślepy kanał znajdujący się w komorze zamkowej. Dopiero w późniejszych wersjach usunięto tę niedogodność. Produkcję MP40 zakończono w 1944 roku z chwilą wejścia do seryjnej produkcji jego następcy, równie legendarnego, choć wyprodukowanego w znacznie mniejszej ilości, karabinka STG-44. To tyle co do ogólnej historii oraz konstrukcji MP40. Przejdźmy teraz do drugiego modelu pistoletu maszynowego wzór 41, czyli PPS. Pistolet maszynowy PPS wzór 41 opracowany w roku 1940, a wprowadzony do uzbrojenia Armii Czerwonej w 1941 roku. Stąd jego nazwa. Tej broni jako produktowi czasu wojny przyświecała prostota, taniość produkcji z możliwie najbardziej dostępnych materiałów. Stąd konstrukcja zaprojektowana i wytwarzana w technologii głębokiego tłoczenia, gięcia, a następnie zgrzewania i spawania. Automatyka broni, tak jak poprzednio opisywanego MP40, jest oparta na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Pepesza strzela z szybkostrzelnością teoretyczną rzędu 1000 strzałów na minutę, co nie było jej zaletą. W związku z powyższym konstruktorzy zmuszeni zostali do wprowadzenia przełącznika rodzaju ognia i uzyskano szybkostrzelność praktyczną około 100 strzałów na minutę. Broń nie posiada składanej kolby, a tradycyjną kolbę drewnianą. Charakterystycznym dla Pepeszy był magazynek bębnowy o pojemności 71 naboi, kalibru 7,62×25. W późniejszym okresie, z uwagi na skomplikowaną produkcję często indywidualnie pasowanych z bronią bębnów, zastąpiono je prostszymi w produkcji magazynkami łukowymi o pojemności 35 naboi. Pepesza od początku posiadała bezpiecznik umożliwiający zabezpieczanie broni zarówno w przednim, jak i tylnym położeniu zamka. Było zresztą inspiracją dla wprowadzenia go w MP40. Pepesza również służyła do walki na bliskim dystansie, praktycznie do 200 metrów, stąd też takie, a nie inne przyrządy celownicze. Wyprodukowano ponad 5 milionów tych karabinków, służyły one w wielu armiach na całym świecie jeszcze długo po zakończeniu wojny. Ponadto, wychodząc naprzeciw stale zmieniającym się przepisom, pistolety te jako samopowtarzalne sprzedajemy z magazynkami o małej pojemności, czyli poniżej 20 naboi. Przyznacie, że wygląda to dosyć oryginalnie.
Oznakowanie broni jest zgodne z obowiązującymi przepisami, choć nasze znakowanie staraliśmy się umieścić w miejscach rzucających się w oczy, jednocześnie pozostawiając oryginalne znakowanie części jako znakowanie dodatkowe, pozostawiając niewątpliwy walor kolekcjonerski tej broni. Część oferowanych do sprzedaży modeli posiada swoją indywidualną, udokumentowaną historię, ponieważ były przez szereg lat wykorzystywane jako rekwizyt w kultowych polskich filmach, na co posiadają stosowne certyfikaty wystawione przez Łódzkie Centrum Filmowe. Mówimy tu o takich filmach czy serialach jak Stawka większa niż życie, Cztery pancerni i pies, czy Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Poza zaprezentowanymi pistoletami mamy w ofercie cały szereg cywilnych samopowtarzalnych modeli broni wytworzonych na bazie części pozyskanych. RKMD, RKMDP, KMPK, KBK AKM, PMK, CKM Maxim, PM Wzór 43, PPS i inne. Ale o tym w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do oglądania następnych filmików oraz śledzenia nas na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie.